Fizyka dla zdrowia. Zespół kierowany przez doktora Ireneusza Grulkowskiego z UMK w Toruniu opracował tomograf optyczny nowej generacji. Dzięki niemu można lepiej diagnozować ludzkie oko. Procedura zwana biometrią gałki ocznej stosowana jest standardowo przed operacją zaćmy. Wynalazek pozwoli na rozwój nowych urządzeń okulistycznych, które będą miały szerokie zastosowanie. Oto Zuzia, która prezentuje na wystawach w całej Polsce wynalazek naukowców bydgoskiego UKW i Kolegium Medicum. Egzoszkielet wzmacnia górne kończyny. Jest przeznaczony dla dzieci poniżej 14 lat. Co istotne, jest prosty, tani, dokładny, łatwy w użyciu, a do tego szybki w produkcji, bo wykorzystuje się tu skanowanie i druk 3D. Egzoszkielet jest wyjątkowy w skali kraju i świata.